Cześć, Ryszard. Czyli Maceraty. Macerata. Ale co to jest przed maceratami? Nie będziemy siedzieć przy pustym. Chłopie, to zada. O maceratach będziemy za chwilę, ale teraz pytaję się o te kraje. Niemiecki Liechtensteiner. W Niemczech pije się piwo różne. Tak, to jest uważone akurat przez browar Pinta. I spróbujesz. Mówisz, że kwasu mnie piłeś. Więc masz kwasa ode mnie tutaj. Tu nie ma co, wiesz, się podniecać, bo to jest piwo niemieckie, jakieś tam pszeniczne, ale chodzi tu właśnie o kwaśność. O, widzisz, rozmawialiśmy swego czasu o tych drożdżach. Przelejem za dużo troszkę i drożdże już pociągnęły i moje jest mętne, twoje jest klarowne. No, wiesz, nie to nam nie przeszkadza, ale... Tobie? Już pokazałem, że jest piwo klarowne. Dobra, nie no ważne. No tu coś, jakiś kwasik delikatny gdzieś tam w tyle majaczy. Delikatnie kwas jest i w smaku. No jest. A jest kwasik. A jest kwaśne. No, czy to piwo jest zepsute? Jak ci smakuje, to nie jest, nie? Nie wiem, czy ci smakuje. Czekaj, zobaczymy. No to skąd? Czemu oni to zakwaszali? Mało. Wiesz co, jeszcze ci mało powiem. Ja zrobiłem małego łyczka tylko i nie sprawdziłem wcześniej. Ale to nie dość, że jest zakwaszane, to jeszcze jest wędzone. Jest kwasem lactobacillusem, czyli to jest kwas, który się dodaje do mleka, żeby się sery zrobiły, nie? Jest wędzone i jest kwaśne. Kwaśna wędzonka. No jest kwaśne, jest kwaśne. No, ale jest to dosyć... Nie jest przesadzone. Mówiąc o tym alkoholu, tutaj mamy w zasadzie prawie nic, czyli 3,7. 3,2 chyba. 3,2. Tak, wiem, że dla siebie to jest ważne. Nie pamiętam jak zwykle. Nie wiem, gdzie to pisało. 3,2. No czyli 3-2. Tak naprawdę. Tak, bardzo odświeżające, nie na zimowe pory, ale my go pijemy w zimie. W każdym bądź razie. Żeby ci się pochwalić, że. Znaczy, nie, może nie pochwalić, tylko żeby ci pokazać, że ogranicza nas tylko wyobraźnia w piwie. Czyli tym piwie dało tą kwaskowość? Jeszcze raz przypomnij. Bakterie, które się dodaje do mleka, żeby zrobić ser żółty. Aha. Lactobacillusy, to one się tak nazywają. Ale słuchaj, bo tak z tego, co mówiłeś, ogranicza nas tylko wyobraźnia, ale przecież nie można wszystkiego dodawać do tego piwa. Wiadomo, tam miód... Można wszystko dodawać, tylko czasem tak ci nie wyjdzie. Aha! No kto ci zabroni dać starego buta? No to nie wiadomo, jaki wyjdzie smak, ale można dodać? No można. A założę się, że ktoś zrobił piwo z butów. Tak, ja widzisz, ja ci chciałem właśnie o tych dodatkach trochę opowiedzieć. Trochę daleko sobie to postawiłem, ten słoik. Ale mnie ostatnimi czasy... Maceraty, popatrz się. Co to są te maceraty? Maceraty to są rzeczy macerowane w jakimś lepszym alkoholu, które dorzucam potem do piwa. Mhm. Tutaj są wiórki kokosowe. Tu jest drewno dębowe. I zalane to jest rumem. No bo to piwo, które było takie gęste twoje, ty tam dawałeś wiórki z beczki. Tak. Tutaj są też. Teraz powącha, jak to pachnie. No świetnie pachnie. No świetnie. Chciałbym, żeby to piwo końcowe też tak właśnie pachniało, nie? Pięknie, nie? Kokosem, rumem, właśnie beczką troszeczkę, nie? Super, zapachasz. No. I to jest właśnie to. I tutaj jest... Bardzo, bardzo dużo tego maceratu. Maceratu się przeważnie dodaj 50 gramów, 100, 200, tak jak już chcesz mega jakiś tam uzyskać efekt, nie? Tu jest grubo. Nie wiem jak wyjdzie w końcowym piwie, ale to jest mój zamysł, nie? Ale będziesz chciał tyle tego maceratu? Tak, wszystko, do 20 litrów, wszystko, żeby było bardzo kokosowe, żeby było bardzo rumowe.
Do tego samo piwo jest z kakao, także tutaj mój zamysł jest taki, żeby to było bardzo mocne piwo z bounty, takie bounty alkoholowe, bo celuję tam w to piwo, żeby miało około, może nawet do 16% alkoholu. To chyba najwięcej jak zrobiłeś, nie? Moje tak. Tak, moje tak. Bo to co piliśmy miało 12. No 10. 10, no, 10 11, miało, no. Ale to tam się nie dało tak z kalkulatora do końca wyliczyć, bo tam jeszcze właśnie też było macerowane w Johnny Walkerze. Ja tak wiesz, pokazuję, nie? Jest Johnny Walker i jak się robi takie maceraty, nie? Butelka i wąchasz, nie? Co tu. No śmiało wąchaj, nie? Co tu wyczujesz i czy co można z czym połączyć? Żeby to tak pachniało, nie? Powąchać. A ze śliwkami na przykład, nie? Żebyś wiedział, że mój ostatni materat, który jest zabutelkowany już, to były właśnie śliwki. Śliwki suszone i były zalane właśnie, tylko nie Johnny Walkerem, tylko były zalane, każdy się podnieca, nie? Whisky. U nas jest takie ogólny chyba pogląd, że whisky jest dobre, nie? A tu mam whisky, ale w lepszej wersji, pomogę. Mhm. Nie? Czuć, jak wanilia wychodzi, nie? No. A to jest też whisky. Cenowo jest bardzo podobne do Johnny Walkera, tylko że to jest bourbon, nie? To jest z jednego słodu właśnie robione i leżakowane, jeśli nie mylę, w drewnie. I tu już mega drewnie, nie? Jedno z moich piw, które w którym były maceraty, było macerowane w Porto. No i tutaj Porto bardzo mnie zaskoczyło, bo pomuchaj, no to jest niby wino, jest to wino wzmacniane, ale też daje zupełnie inne aromaty. A jak go spróbuję, walnij go z butelki, to zobaczysz, jakie ono jest pysznie słodkie. No spróbuj. Mhm. Nie, zupełnie niewinne. Ale to już jest taki prawie macerat już gotowy, nie? No tak, ale czyli można samego. Coś poszło do tego właśnie, żeby samego nie wlewać, żeby nie podbijać tak znowu. To ja go gdzieś tam, nie pamiętam, bo płatki dębowe zalewałem właśnie w tym Porto i to Porto dało, wyciągnęło jeszcze, wiesz. Po pierwsze, zdezynfekowało te wszystkie płatki, nie? I to. Potem jeszcze mam jeden pomysł, to kupiłem w Przemyślu. Dereniówka. Nigdy nie piłem, jest jeszcze, możemy otworzyć, bo to chyba tu nie ma żadnej plumby. Nic się z tym nie stanie. To śmiało. Nie wiem jakie to ma. Nigdy nie piłem dereniówki jako z derenia. No takie coś od śliwek, od czereśni, od wiśni, coś jak wiśniówka. Też słodziutko. No słodziutko pachnie i to są właśnie, wiesz, to jest to, co można dodawać do piwa, co piwo czyni jakimś tam szlachetnym, nie? Staropolska receptura, nie? Dereniówka. No dodać do piwa, no jest tylko dodać, nie? I teraz trzeba wymyśleć taką podstawę piwa, żeby ani piwa nie spierdzielić, ani tego alkoholu, nie? Na tym ten cały fan polega, nie? Poczekaj, dam ci tutaj jakiegoś rumowego jeszcze. O, tu mam akurat tylko coś takiego z rumu. No pomaga, jak to pachnie, nie? No, też kokos mocno. No, tak, no tutaj jest, już to jest chyba leżakowane z kokosem, nie? I teraz musisz wymyśleć, co dodać, jakie piwo uważać, żeby to można było dodać, nie? Co będzie pasować. Ale to jest właśnie ciemne piwa, mnie się wydaje, że do kokosu bardzo pasuje. Bardzo, bo to już jest takie nasze, jest chyba kulturowo zadane, że czekolada to kokos, nie? No nie wyobrażam sobie na przykład chleba z kokosem, nie? A można zrobić piwo z... piwo. Chleb z wiśniami, nie? No więc wtedy robisz maceraty jakieś na podstawie jakiejś nalewki wiśniowej albo coś, nie? No bo piwo
jest ze słodu, czyli to jest, zboże, nie? Które może dasz posmaki tam chlebowe, jakieś pumpernikla, coś takiego. I tutaj trzeba, tutaj jest cała zabawa, nie? Ale te maceraty to jest taki ważny składnik domowych piw, czy...? Nie. Ważny dla mnie. Mhm. Ja to lubię robić. To jest coś, co mnie akurat, powiedziałem, rajcuje. Te dodatki gdzieś tam. No, niektórzy kochają robić klony piwa, nie? Czyli Guinness, zróbmy Guinness. Zróbmy takie, żeby było identyczne, nie? No mnie to tak średnio interesuje, wolę właśnie otwarte pomysły. Co by się stało, jakby do Guinnessa dodać coś? Na tej zasadzie. Poza tym bardzo, bardzo ciężko klona zrobić jakiegoś piwa, nie? No bo oni mają swoje receptury, a ty musisz ileś tam nad tym poświęcić, żeby zrobić takie samo. I robisz coś takie samo, a w tym czasie mogłeś zrobić lepsze. Albo gorsze. Ale nie takie samo. Jak sam nie spróbujesz, to się nie dobierz, nie? No akurat to piwo niemieckie, kwaskowe, no raczej... Dupy nie urywa. No właśnie, tak bym go położył blisko tego ogórkowego. Ale tak jak ci mówię, to piwo pijemy w grudniu, a teraz sobie wyobraź, jakby tu było 35 stopni, ci się chce pić. Jest idealne. Jest idealne, jest bardzo kwaskowe, bierzesz go, nie jest mocno gazowane, pach. Dziękuję. I być może też na przykład do pewnego dania, na przykład, nie wiem, jedząc spaghetti bolognese, na przykład popijając. Różne rzeczy. No, oczywiście. Można dopasowywać. Ja na przykład bardzo lubię kwachy. Myślałem, że wszystkie, ale do czasów ogórkowego. Bo ono naprawdę było ciężkie. Ale właśnie takie zakwaszane gdzieś tam tymi laktobacillusami. Zresztą ja też już zakwaszałem tymi laktobacillusami. Jest to kolejny stopień tajemniczenia w piwowar słodomowe. No i nie skomentuję, że mi wyszły. Wyszły mi i się cieszę. I znowu na lato będzie parę kwachów w moim wykonaniu. A teraz raczej piwa ciężkie, no bo zima to bardziej alkoholowe, rozgrzewające gdzieś tam.